Szanowni Państwo, w tej chwili Urząd Miasta opracowuje program funkcjonalno-użytkowy dla budowy parkingu posadowionego przy dworcu kolejowym. Jest to zagospodarowanie placu, ale zmieniło się spojrzenie na ten plac i sposób realizacji tego przedsięwzięcia. I zaraz też w kilku zdaniach krótkich powiem dlaczego. Myślimy o wersji parkingu na gruncie, czyli zajmując tylko powierzchnię gruntu, z tego względu, że proszę Państwa, miejsca, które będą wygenerowane, są w takiej samej ilości, w jakiej były w wersji parkingu wielopoziomowego. Natomiast parking wielopoziomowy, oprócz tego, że sam w sobie jest ogromnym kosztem i ogromnym finansowym przedsięwzięciem, to jeszcze powoduje bardzo duże koszty utrzymania. Wtedy, kiedy myśleliśmy o budowie tego parkingu i nie było właściwie alternatywy dla niego, to proszę Państwa, te koszty szacowaliśmy na 300 tysięcy rocznie. To naprawdę niebagatelna kwota.